Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję, czy wszystko smakuje. Jest to komiks, który został wydany, jak zresztą możemy zobaczyć, przez kulturę gniewu, natomiast falałkę. Odpowiada za ten e, komiks. Jest to jej taki, tak naprawdę, e, debiut w pełnym tego słowa znaczeniu, nie licząc wcześniejszych jakichś pobocznych historii, taki może inaczej nazwę to. Dla mnie to jest taki debiut pełną parą, pełną, nie wiem, gębą się chyba mówi, tak, ale to jest brzydkie określenie. Ale kim jest tak naprawdę nasza artystka? Może poznajmy ją troszeczkę z innej strony. E, czyli mamy tutaj e, na myśli Katarzynę Czarną. E, i jest to tworząca właśnie jako falałkę autorka komiksów i laureatka, która na co dzień pracuje w studiu animacji. Więcej, oczywiście, może sobie sami doczytajcie, żebyście mieli tego obrazu. Zresztą, e, artystka, która była obecna y, oczywiście na MFC, tej, która niedawno się skończyła. No ale dobrze, przejdźmy do samego komiksu. E, komiks, taki bym powiedział, życiowy, trochę. Że tak bym powiedział, też może nie autobiograficzny, niebiograficzny, bardziej skupiany na pewnych historiach z życia wziętych, bo chyba tak najłatwiej to możemy powiedzieć historiach, które miały miejsce w życiu i jednocześnie były ściśle związane z gastronomią. Sam tytuł już naprawdę wiele nam tutaj. Powiedzmy, wyjaśnia, czy wszystko smakuje. To jest taki grzecznościowy zwrot, który w sumie nieraz spotykałem w restauracji. Oczywiście to wszystko wygląda tak pięknie i przyjemnie, ale co gdybyśmy mogli zajrzeć troszeczkę od kuchni? Co gdybyśmy mogli zobaczyć to nie tak, jak pokazuje i jest zaaranżowane przez choćby nawet taki ten. Talk show, serial, nie wiem jak to nazwać, gdzie pani Gessler przychodzi i robi te kuchenne rewolucje. Tutaj zobaczymy to zupełnie inaczej, z perspektywy zwykłej kobiety, która z niejednego pieca chlepiadła, jeżeli mówimy o gastronomię. Komiks, oczywiście, bardzo ładnie wydany. Muszę wspomnieć, że ponownie mam okazję zobaczyć okładkę, która prezentuje się pięknie, czyli tworzy jedną wielką grafikę, co ja zawsze podkreślam, że lubię. Cena przystępna, bo 44,90. Oczywiście, krótki opis, gdybyśmy chcieli dowiedzieć się coś więcej, no i rozłóżmy, bo to jest miękka oprawa ze skrzydełkami. Co prawda, tutaj nie doświadczamy tego, ale tak jak widać, no. To też w sumie nie jest to jakaś część rysunku, ale tutaj jak najbardziej to wygląda właśnie tak. I wygląda bardzo fajnie, więc to już sam początek nie zachęca do tego, aby zajrzeć do środka. A kiedy zajrzymy, przyjemna kreska w czerni i bieli. Powiem szczerze, że od razu rzuca się w oczy bogatość, jeżeli chodzi o te tła. Wiem, że czasami niektórzy narzekają się tak już zdarzało w przypadku niektórych komiksów, gdzie mówiliście, że te tła są jakoś niespecjalnie obecne i tylko pierwszy kadr przoduje. No tutaj zdecydowanie jestem lepiej, bardzo bym powiedział lepiej. Jest to mega przyjemne. Natomiast komiks dzieli się na kilka historii, tak naprawdę, bo styl oczywiście jest cały, cały czas ten sam, za całość odpowiada jedna artystka, zarówno jeśli mówimy o scenariuszu, jak i styl graficzny. I tak jak właśnie mówię, są to różne e, historie e, związane z tym gdzie m, nasza bohaterka tak e, pracowała Orient smak na przykład czyli typowy chińczyk jak m, nie wiem u was nie, jak czy tak się mówi u nas się mówi że idziemy na chińczyka e, w, i nie mówimy tutaj o grze ale dosłownie idziemy tak zjeść coś u chińczyka e, więc tak to się prezentuje inna historia która przedstawia nam El Gringo i ciekawego mężczyznę, który zaczyna rzucać dość nietypowymi dla naszej e, bohaterki słowami, bym powiedział, chyba najprościej, bo on to tutaj pięknie tłumaczy na zasadzie Fagi, Tas, na przykład. Tak dosłownie. I powiem szczerze, tego jest tutaj znacznie więcej. Przede wszystkim rzuca się w oczy ten trochę taki tragizm, który jednak e, jest, e, myślę, u, Prawdziwy do tego stopnia, że aż czasami go czujemy, aż czasami mamy ciarki, że doceniajmy ludzi, którzy pracują w gastronomii, bo to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Iluż tych klientów, których poznajemy, yy, tak i obsługujemy, no może nie ja, ale tego typu właśnie ludzie pracujący, którzy pracują w tego typu zawodach, i musimy znosić ich humory, czasami. Prosić o to, żeby uregulowali rachunek, bo i taka tutaj historia jest przedstawiona, i wiele, wiele innych problemów, które, z którymi na co dzień muszą się tacy ludzie mierzyć. I powiem szczerze, to jeszcze bardziej otwiera oczy. Ten komiks jeszcze bardziej otwiera oczy na tego typu e, sytuacje. Gdzie niekiedy musimy trafić w miejsce, które może nie tyle byśmy chcieli, ale na swój sposób jesteśmy trochę zmuszeni, kiedy warunki są słabe, a pensja nie satysfakcjonuje, kiedy napiwek jest mniejszy gdybyśmy, niż byśmy chcieli go dostać, albo po prostu jest ktoś no, mega niemiły. Oczywiście zdarzają się momenty tutaj i przyjemne, takie, gdzie ludzie faktycznie. Są w stanie docenić, albo my jesteśmy w stanie spędzić troszeczkę chwil tych przyjemnych, przyjemnych, które naprawdę będą sprawiały nam dużo satysfakcji. I ten komiks właśnie taki jest. On jest taki życiowy, jest taki nasz ludzki, bym powiedział wręcz nawet tak, Polski, i ma w sobie jakąś taką dozę. Yy, nie wiem, sentymentalizmu. Ja sam może niedosłownie, ale też jakiś tam powiedzmy, miałem przez chwilę dosłownie epizod z tym związany. I sobie przypominam, że faktycznie nie było łatwo. Więc naprawdę jak najbardziej to jest pozycja mega ciekawa, która posiada nawet i prolog, i epilog, co jest bardzo fajnym zabiegiem, która w sumie na swój sposób troszeczkę. Podobnie się zaczyna i kończy, tylko w, w innym już tonie jest to przedstawione, gdzie nasza bohaterka może spokojnie odetchnąć. Naprawdę, przyjemnie mi się to czytało i chciałbym wam każdą z tych historyjek opowiedzieć, ale są one na tyle fajne i ciekawe i otwierające nam oczy na pewne rzeczy, gdzie gdybym chociaż jedną z nich bardziej szczegółowo zdradził, to bym po prostu zepsuł wam zabawę. Zabawę, która jest, no myślę, warta polecenia, bo no bo tak, po prostu. Więc czy wszystko smakuje? Nie wiem, może właśnie w tym momencie jecie jakiś posiłek, ale jeżeli nie, to może ten komiks sprawi, że będziecie chcieli spróbować czegoś naprawdę dobrego, wykwintnego. Ba, kiedy pójdziecie w takie miejsce, żeby zjeść, zupełnie inaczej będziecie traktować osobę, która was będzie obsługiwała. No, ale zanim to wszystko nastąpi, na dole w opisie tego filmu znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie sen nabyć, gdybyście chcieli. Oczywiście, skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę, a także subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.